Medytacja o Krzyżu Świętym. Krzyżu drewniany, metalowy, krzyżu ze ściany, ze zmiętego obrazka. Na Tobie zostało rozpięte, umęczone ciało Jezusa, niczym krwawy żagiel na maszcie łodzi, zwanej odkupieniem. Krzyżu błogosławiony, jesteś północą, południem, wschodem i zachodem. Swymi ramionami oplatasz cały świat, przytulając do Chrystusowego serca wszystko, co żyje. Jesteś orężem ostatecznego zwycięstwa, mieczem w boskich rękach, najczulszego z ojców. W Tobie zakochali się święci, z Tobą oswajają się marzący o świętości. Jesteś obfitością wszelkich łask dla trwających w cieniu Twych ramion. Przypominasz wspaniałego ptaka szybującego ku niebiańskiej ojczyźnie. Przypominasz trawę na bezkresnym oceanie, ukazującą się oczom tonącego w grzechu. Ty znasz wszystkie słowa wypowiedziane przez konającego. Doskonale rozumiesz jego szaloną miłość i przerażającą samotność. Pozwól mi wsłuchać się w Ciebie, Krzyżu przebogaty. Jesteś pałacem nędzarzy, bo w Twoich objęciach Bóg dzieli się z człowiekiem wszystkim, niczego nie zachowując dla siebie, nawet matki. W Tobie odkupieni znajdują rozkosz. Ty nadajesz sens cierpieniu i upokorzeniu. Jesteś końcem pieśni starej, a początkiem nowej. Dlatego lgną do Ciebie, szukający wytchnienia i odpoczynku. Sięgasz wyżej niż najwyższe góry świata. Jesteś jak drabina prowadząca do królestwa, jak kręgosłup tych, którzy chcą kroczyć chrześcijaństwem. Bądź pochwalony, Krzyżu przedziwny, w przyjaźni z Maryją i świętym Janem. Chcę klęczeć w Twoim cieniu, żeby nie urazić żadnej kropli krwi wypływającej z serca ukrzyżowanej miłości.